Cześć, 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 moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta, a w tym odcinku, moi drodzy, podsumujemy, ile się zarobiło na naszym nielegalnym biznesie, o którym nikt nic nie wie, ale zanim zaczniemy, moi drodzy, bardzo bym prosił, żeby tutaj zostało wbite ponad 1000 łapek, ponieważ ten odcinek musi dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby wiedzieli, że, moi drodzy, no jesteśmy już najbogaci praktycznie na serwerze, no bo co, teraz akurat tak wszedłem wcześnie, bo jestem sam na serwerze, na tym mi najbardziej zależało, żeby być tutaj samemu, żebyś mogli sobie wszystko podsumować. Weźmy tutaj, jeszcze mamy jedną przesyłkę, tutaj widzę, że Tościk mi dosłał te złote zbroje, ja tutaj muszę wszystko tutaj, fakturkę, moi drodzy, wypełnić i to wysłać naszym klientom. Jak widzicie, no tutaj jeszcze mamy troszeczkę opóźnienie w zamówieniu, ale to przez to, że policjant po prostu w poprzednim odcinku cały czas nam uprzykrzał i nie mogliśmy w ogóle nic zrobić, co widzieliście zresztą na materiale. No nie może tak być, moi drodzy, nie może tak być, że my nie możemy pracować. Ja tutaj zaraz siadam do mojego laptopa. Ale, moi drodzy, kto jeszcze nie subskrybuje, bardzo proszę o subskrypcję, ponieważ lecimy do 22 tysięcy subów, a może już nawet są te 22 tysiące subów, bo nagrywam to rano, więc w sumie nie wiem. No i, moi drodzy, tak, tutaj mam, widzę, jakąś jedną fakturkę, to już wypełniliśmy, więc możemy to usunąć. Zobaczmy, tutaj w skrzynce już nic nie ma, więc zaraz się przejedziemy do naszego głównego miejsca. Tutaj jeszcze patrzę, tutaj z tego co pamiętam są dwa zamówienia, bo jeden klient chciał całą zbroję razy 3 zenchantowaną, więc tą mamy. Niektóre rzeczy są też moje, tak na przykład ten kask po prostu, bo jak widzicie teraz na żabce nie mam żadnego kasku, nie mam nic założonego, jest tylko elytra, ale to dlatego, że no trzeba reprezentować biznes. Jak widzicie, no jakby wyglądała żabka bez garnituru, to ja już nie wiem, naprawdę sobie nie wyobrażam. Napiszcie w ogóle, czy wam się ten skin podoba, bo to też jest druga rzecz. No i co, mamy wagoniki, pojedziemy, myślę sobie, do naszego laboratorium, żeby tam sprawdzić, co się dzieje, tylko tutaj się musimy popchać. Okej, jedziemy, moi drodzy, zobaczymy, jak to tam wygląda. No ja przy sobie nie mam żadnych diamentów, ale wszystkie mamy w moim magazynie, z tego co pamiętam, i może niektóre są jeszcze w Ender Chestie, więc, moi drodzy, tam się będziemy kierować, policzymy wszystkie nasze diaksy i zobaczymy, ile jesteśmy do przodu już. No jeszcze tam mamy parę deali do zrobienia, bo jeszcze nie dostaliśmy zapłaty właśnie za te, w które musieliśmy zainwestować, więc tych diamentów może być troszkę więcej, a też nie dostaliśmy zapłaty tylko diamentami, co wam też zaraz pokażę, ale dobrze, jesteśmy już w naszym punkcie. Ja sobie tutaj szybko zejdę. Poczekajcie, bo tutaj widzę, że mamy lekką zmianę, okej, tutaj teraz musimy odebrać wagonik, musiałem właśnie wyskoczyć, żeby tutaj nie wejść, tylko, oj, nie wezmę cię chyba, wagoniku drogi, dobrze, zniszczę to kowadło i postawimy je po prostu na nowo, okej. No, tutaj powiem wam, że wygląda to o wiele lepiej, bo wcześniej mieliśmy tak zrobione, że to było tutaj, ale teraz myślę, że to nie jest potrzebne. Dobrze, zobaczmy, tutaj mam, widzę, że tylko jedną rzecz, tutaj jeszcze w ogóle jakieś zamówienie, ale to jeszcze mi właśnie go tościor nie wysyłał. Tu są jakieś przedmioty, to nie od nas, to pewnie on właśnie od to staje. W ogóle przepraszam was za mój głos, ale jestem niestety troszkę chory. W ogóle tutaj widzicie, jest jakiś kosz na śmieci. Też nie widziałem, no widzę, że tutaj Tościk troszeczkę zagrał. Jak to działa? Oj, nie wiem jak to działa. Nie wiem, jak to działa, tu jest jakaś skrzynka. Okej, tu są te nasze rzeczy. No dobrze, moi drodzy, zobaczmy. Jednak chodźmy do góry. Chodźmy do góry, bo tam są najważniejsze rzeczy w moim magazynie, bo tutaj niestety żadnych diamentów nie ma. One są wszystkie u nas. Tutaj jeszcze patrzę, czy coś się pozmieniało. No jak wiecie, dalej muszę uważać na tym palionowie, no bo jeszcze z palionem w ogóle nie rozmawiałem. Nie wiem, czy już jesteśmy pogodzeni, no pewnie nie, no bo mnie wygnał. Ale, moi drodzy, myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, o ile się nie dowie o tym biznesie. Także naprawdę nie możecie nikomu naprawdę powiedzieć, no bo wtedy będzie ciężko. Dobrze, wejdźmy tutaj. W ogóle powstał drugi beacon, o którym wam nie mówiłem. Mamy teraz dwa, jak widzicie, beacony. Ale to jest taka mniejsza rzecz, myślę. Najważniejszą rzeczą są tutaj, moi drodzy, interesy. Zobaczmy, co tam Andrew. Andrew mówi, że jeszcze nie zostawiłeś łapy w górę, więc jak jeszcze tego nie zrobiłeś, no to, stary, musisz tutaj nadrobić. A jeżeli zostawiłeś, to ci już bardzo dziękuję. Dobrze, zobaczmy, ile mamy diamentów. Okej. Mamy tych diamentów tyle, ale jeszcze nie wiem, czy to są wszystkie, ponieważ jak widzicie, są jakieś bloki diaksów, więc to nam da już 27 kolejnych. Mamy 3, 6, no 7 staków, 7 staków i pół. Czyli mamy prawie 8, 7,5 po prostu staka. Czy ja tutaj jeszcze patrzę? Okej, tutaj nic nie ma. Zobaczmy jeszcze Ender Chesta, ponieważ mi się wydaje, że w Ender Chestie... A nie, nie mamy już żadnych diaksów. No to ciekawe, no to póki co, z tego co wiem, z tego co ja jestem na plus, no to ja, jak widzicie, mam 7,5 staka diamentów, a miałem na początku biznesu o wiele mniej, ponieważ no nie miałem 7,5 staka, plus jeszcze trzeba doliczyć to, że zainwestowaliśmy, moi drodzy, w obecne zbroje, które leżą na dole w magazynie i za nie, z tego co dobrze pamiętam, to dostaniemy jakieś
chyba 2 staki diaksu, więc można by powiedzieć, że jesteśmy do przodu 9 staków diamentów. No i teraz możemy w sumie pójść do domku na przykład od Neona i do Paliona i zobaczyć, czy oni w ogóle tyle mają, no bo mi się wydaje, że jesteśmy już najbogatsi na serwerze. Ale jeżeli miałoby się tutaj coś zmienić, to oczywiście was poinformuję. Zobaczmy, bo tutaj mam dom Neonek. Czy on już tutaj przeniósł diamenty, czy chwila? Czy on ma w ogóle... O, ma troszkę tych diamentów, ale jak widzicie, on ma więcej, ponieważ miał z Herobrine'em pakt. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, więc on ma nawet jeszcze więcej, plus ma bloki. O, więc tutaj coś, policjant chyba też jakieś lewe interesy robi, bo wiem, że od Herobrine'a miał te bloki, więc te bloki, ja bym tych bloków nie liczył, bo one były od Herobrine'a, żeby postawić beacon. Co już zresztą, właśnie, też trzeba to wliczyć w to, że my ten pierwszy beacon z diaksów, to my postawiliśmy ze Szczypsonem, więc to też nas bardzo dużo diamentów kosztowało, a właśnie ich nie doliczyłem, a tutaj jak widzicie, tutaj może, dobra, zniszczę to jedną szybkę, żeby wam to pokazać. Troszeczkę mi szkoda, ale trudno. Jak widzicie, on jest na fulla. Ten beacon jest na fulla, więc tutaj naprawdę dużo diamentów zainwestowaliśmy w to. Więc no wiecie, mi się wydaje, że jesteśmy najbogatsi. Zobaczmy jeszcze dom od Paliona. Jak co, ja się nigdzie nie włamuję, po prostu chcę zobaczyć, jak to wygląda u niego z pieniążkami na serwerze. O, tutaj widzę, że jest jakiś blok. Dobra, no to jak sobie blok stoi diaksów, no to przecież z tego, co ja pamiętam, moi drodzy, no to my go postawiliśmy. Tutaj dalej tych rzeczy nie odpalił. No jak widzicie, Palion coś ostatnio, tutaj go na serwerku nie ma, jak widzicie, dalej tych prezentów nie otworzył. Prezent to ostatnio już chyba tu jest 2 tygodnie, moi drodzy. Zobaczmy, jak to wygląda u Paliona. Gdzie on ma diamenty? On ma, nie, on ma chyba diamenty schowane w Enderchestie. On ma diamenty schowane w Enderchestie, czyli my nie zobaczymy tak naprawdę, ile on ma diamentów, jaki jest u niego stan konta. No to jest wielka szkoda moim zdaniem, no bo mi się wydaje szczerze, że Palion mógł mieć więcej, no ponieważ jest burmistrzem, ale... No jak widzicie, niestety się nie dowiemy. No tutaj jeszcze... Oj, co ci się stało, kolego? Kolego, dlaczego ty jesteś? Co ci się stało? Poczekajcie, no czy jest tutaj jakieś żelazo, żeby móc go naprawić? No chyba nie ma, no nie. Halo, tu jest w ogóle Paweł. No dlaczego? Dlaczego on jest taki... Kurczę, musimy go naprawić, moi drodzy. W ogóle na tym Palionowie starym tak się mało rzeczy zmieniło. Tutaj w ogóle już nie gramy. W sensie, wiecie, już gramy tam. Jesteśmy tutaj i tutaj się już naprawdę dużo rzeczy dzieje. I napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć odcinek, jak was oprowadzam po całym Palionowie. Wszystkie te budynki, wszystko tutaj, te wszystkie rzeczy. Bo nie każdy wie, do czego one służą. Mógłbym was po wszystkim oprowadzić na osobnym odcinku. Tylko musicie mi napisać, czy taki odcinek byście chcieli. Także teraz zostaw komentarz. No i wtedy zobaczycie, jaki będzie następny odcinek, bo to w sumie zależy teraz od was. Dobrze, odłóżmy sobie nasze diamenciki do naszej skrzyneczki, ponieważ, no jak widzicie, jest jeden blok diamentu. Z tego, co pamiętam, to ja go tam dałem, więc po prostu biorę moją zaliczkę. No bo Palion nie wziął tego prezentu, no my mu daliśmy prezent, on go nie wziął, no to co mam powiedzieć? No mamy tyle diaksów, mamy dość sporo, ale jeszcze będzie więcej, ponieważ mamy zamówienia. I jak mi nie wierzycie, to wam pokażę te zamówienia, moi drodzy, bo te zamówienia są już gotowe do wysyłki, tylko po prostu czekam na klienta, ponieważ nie jestem pewien, kiedy on będzie, nie wiem, gdzie mu mam wysłać ten towar, więc muszę czekać na jego głos, aż wtedy mi powie. Zobaczcie, tutaj mamy już gotowe, to nam chyba od początku odcinka już pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz. Mamy gotowe, moi drodzy, zamówienia. Tutaj w ogóle muszę to zamurować, bo to nie jest zbyt bezpieczne. Jak widzicie, tyle mamy gotowych już zamówień, nie czekamy po prostu teraz na klienta, aż nam da znać. Ja tutaj tylko sobie może już wypełnię fakturkę, a nie, już mam tutaj zaznaczoną fakturkę, więc jeszcze dopiszę tak w nawiasie, że tutaj są 3 dni gwarancji. Gwarancji, bo tyle zawsze dajemy na właśnie nasze przedmioty. Tu jest właśnie ta inna, ale to już możemy chyba sobie usunąć i będziemy tutaj już inną mieli fakturkę. No i wiecie, jak jest, mi się wydaje, że jesteśmy najbogatsi. Tutaj jeszcze, jak widzicie, jest parę przedmiotów, bo to wszystko nam zostaje. Niektóre rzeczy, jak się nie sprzedadzą, na przykład diamentowe nogawice, no to nie była najlepsza inwestycja, ok? Niby ochrona 4, ale są zniszczone i wiecie co? Trzeba było je naprawić. No i no nie wiem, czy naprawiać w sumie byłoby to dobre, naprawić te przedmioty, ale jak widzicie, ja niestety nie mam poziomu, więc trzeba będzie tutaj, no narobić troszeczkę tego poziomu. Też muszę w ogóle sprawdzić, czy tutaj te tory wszystko działa. Chyba działa jednak, mamy skrzynkę, dobrze, więc wyślimy ją w ogóle do Tosta. Niech ona tam będzie i niech on mi wysyła już następne przedmioty. A ja, moi drodzy, wystawię ogłoszenie na te, ponieważ 2 są od kupca, tam 2 diamentowe zbroje zaczartowane, czy chyba nawet 3. Ale niestety na te złote przedmioty to ja nie wiem, gdzie ja mam się dogadać z tym kupcem, więc ja muszę teraz wystawić tablicę, zrobić jakąś tablicę ogłoszeń i tam dodać, w sensie wiecie... Ło, ile mi HP w ogóle wzięło? Taki lot? Naprawdę? Aż tyle to bierze? I muszę dodać jakieś miejsce, gdzie nasz kupiec po prostu będzie mógł, no, nam powiedzieć. No nie wiem, no mi się wydaje, że on gdzieś pod moim domkiem mógłby być. Więc ja gdzieś tutaj umieszczę tablicę. Czekam na info odnośnie złotej zbroi. Okej,
i może tak uda nam się przekonać naszego klienta, żeby nam dał znać, ponieważ on tylko powiedział, że chce dwie diamentowe, znaczy dwie złote zbroje. I tyle. I nie powiedział, jaka jest zapłata, czy nam się to opłaca, i czy w ogóle, nie wiem, gdzie mam to dostarczyć. Przez to, no mój klient musi mi to powiedzieć, ponieważ my tego, moi drodzy, z Tostem naprawdę nie wiemy. Także to będziemy musieli sobie z Tostem załatwić. I ja w ogóle też zobaczę u Tościka, ile on ma diaksów, ponieważ mi się wydaje, że on też może być dość bogaty. Ja już ostatnio odkryłem, gdzie on ma swój tak jakby sejfik, gdzie ma wszystkie swoje przedmioty i gdzieś tu są diamenty. Ło, ale ja widzę, że... Oj, Toście, coś tutaj słabo. Gdzie ty trzymasz te diaksy z naszych inwestycji? Bo my już trochę zarobiliśmy. Ty to powinieneś mieć wypchane diamentami, a ja widzę, że... Oj, lipa, lipa chyba tutaj. Tu jest jakaś zbroja. Jakieś miecze. Tutaj no nic nie ma. Naprawdę nic tu nie ma. Tościor, gdzie ty masz przedmioty? Napisz no mi. No nie wiem, no co ty zrobiłeś? Tu jest w ogóle przejście do... Do czego to jest przejście? To jest przejście... A, do tej gali obrazów pewnie. Aha. Aha, panie Toście, co to ma być? Co to jest w ogóle, Tościk? Co ty ma, co to ma znaczyć? Jakie skrzynie Endu, tutaj w ogóle jest wszędzie pusto. Jakieś zbroje, dobre te zbroje? To są zwykłe zbroje, nawet nie zenchantowane. Boże, Tościor, co ty odwalasz na tym serwerze? To jest w ogóle twoje, czy to nie jest twoje? Tu też coś jest? Nie ma tutaj nic. On chciał taką zmyłę dać, chciał zmyłę, ale my się nie nabieramy na takie żarty. Tutaj jak widzicie, on cały czas buduje jakieś rzeczy, no moi drodzy, jest moim wspólnikiem, ale ja tak naprawdę dużo o nim nie wiem, no jak widzicie, no cały czas jakieś nowe rzeczy buduje. Oj, no trzeba będzie poobserwować Tościka, a ja w tym momencie, moi drodzy, z wami się żegnam, dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro o godzinie 19 na nowym odcinku, jak zawsze, dlatego warto zostawić suba z dzwonem, ponieważ odcinki są codziennie. Żegna się Żaba Dave, elo, do zobaczenia jutro!